Państwo totalitarne to państwo, które kontroluje wszystkie dziedziny życia społecznego, dążąc do całkowitego podporządkowania sobie obywateli. Ale czy ZSRR Józefa Stalina aby na pewno był państwem totalitarnym, skoro prawie wszyscy obywatele zgadzali się na taki stan rzeczy? Między innymi o tym w dzisiejszym programie. To jest rozmowa PCH24, ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Marek Kornat. Kłaniam się panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, szanowni państwo, spotkamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o towarzyszu Józefie Stalinie, stalinizmie, ponieważ w tym roku przypada 70. rocznica śmierci tego tyrana, zbrodniarza, mordercy. 100-milionowego mordercy, jak jest nazywany. Serdecznie polecam książkę o towarzyszu Stalinie, która tak naprawdę jest książką o stalinizmie. Wydawnictwo Pruszyński, tytuł, jak widać, Stalin, autor Jörg Baberowski. Panie profesorze... Dodajmy niemiecki sowietolog. Niemiecki sowietolog, tak jest. Panie profesorze, no właśnie, czy ZSRR Stalina był państwem totalitarnym? Ja pytam jak najbardziej poważnie. Ktoś może tutaj właśnie powiedzieć, Kolanek, puknij się w głowę, no ale przecież... Państwo kontroluje absolutnie każdą dziedzinę życia. Państwo jest Bogiem, a Stalin jest tutaj jakimś nadbogiem. A mimo wszystko ludowi to nie przeszkadza. Jakoś nikt się tutaj za bardzo nie buntuje, nie słychać głosu krytyki. Mało tego, jeżeli ktoś przyjedzie z zachodu do państwa Stalina, no to powie, no może jest troszeczkę biedy, może jest troszeczkę brudu na ulicy, ale widocznie tak musi być. Tak, tak jest. Państwo sowieckie było modelowym przykładem państwa totalitarnego, a to, że ludność wierzyła w słuszność ideologii komunistycznej, to jest jeszcze mocniejszy argument, żeby powiedzieć, iż totalitaryzm był spełniony. Albo przybliżał się do granicy spełnienia. Właśnie o to chodzi, aby wychować nowego człowieka. Wychować nowego człowieka, u którego religia, wierzenia religijne zastąpi wyznanie wiary w ideologię totalitarną. I to się w jakiejś mierze powiodło. Dodajmy, że w kraju, w którym mamy do czynienia ze szczelną izolacją od zewnątrz, z tego kraju nie wolno było wyjechać nikomu. No owszem, funkcjonariusze służby wyjeżdżali. Trzeba powiedzieć, że w tym kraju mamy do czynienia z totalnym monopolem państwa na wszelkie środki przekazu. A więc alternatywna opowieść o sytuacji jest niemożliwa, chyba że szeptem w domu. Oczywiście konstytucja mówi o wolności słowa, mówi nawet wstrząsające słowa o możliwości złożenia skargi na dowolny organ władzy sowieckiej. No ale możemy sobie wyobrazić, jaki byłby los tego, kto by z tego prawa skorzystał. No i wreszcie pamiętajmy jeszcze o jednym. Terror stosowany w sposób nieustający, z tym, że fale jego się podnoszą i opadają. Mamy szczytowe fazy terroru, potem jego przygasanie, potem wznawianie i tak dalej. Nie jest na oślep. Terror ma wywołać strach. I jak pisze profesor Baberowski w książce, która tu leży przed nami, strach osiąga swój wielki cel, paraliżuje osobowość człowieka i pozbawia człowieka w ogóle nawet osobowości. I to jest sukces zamysłu twórców totalitarnego porządku. A więc państwo sowieckie jest totalitarne i jest jednym gigantycznym obozem koncentracyjnym. Tak bym to ujął. Oczywiście pamiętajmy jeszcze o tym, że chociaż państwo Lenina, jak słusznie przypomniał w nowej książce profesor Stefan Courtois, wybitny sowietolog francuski, państwo Lenina spełnia wszystkie cechy państwa totalitarnego. Ale na polu
stworzenia społeczeństwa totalitarnego i wychowania go w duchu założeń ideologii totalitarnej, Stalin po śmierci Lenina osiągnął znaczące postępy. Tak bym to powiedział. Ludność Związku Sowieckiego funkcjonuje pod potężnym ciśnieniem ideologicznym. Strach paraliżuje wolę. Mamy do czynienia jeszcze ze spreparowaną charyzmą dyktatora. Zauważmy, że Stalin jako przywódca nie spełnia żadnych cech charyzmatycznego przywódcy w rozumieniu weberowskim. Nie jest na przykład żadnym mówcą. Odczytuje jakieś hasła, które mu przygotowuje się i mówi się, że wygłosił referat. Nie spełnia więc tych cech, które mieli Hitler czy Mussolini, którzy byli wybitnymi mówcami. Cokolwiek byśmy nie sądzili o ideologii, czy to faszystowskiej, czy to narodowo-socjalistycznej. Ale propagandzie udaje się, aparatowi udaje się spreparować charyzmę. Stworzyć wizerunek nieustraszonego wodza, geniusza ludzkości, ojca narodu, budowniczego nowego świata i tak dalej. I to się udaje, to się powiodło, ale temu, o czym może jeszcze wspomnimy, zadał ciężki cios Chruszczow referatem na 20. zjeździe. Jest tematem z pewnością już na osobną rozmowę, dlaczego to zrobił i co przez to osiągnął. Oczywiście, panie profesorze, ale z tego, co w książce Stalin, pozwolę sobie jeszcze raz ją zaprezentować, szanowni państwo, pisze profesor Baberowski, no wynika, że ludzie byli tak, a może nawet nie wiem, czy zniewoleni, po prostu obywatelom Związku Sowieckiego, ludziom mieszkającym w Związku Sowieckim, ten system jak najbardziej odpowiadał. Dzisiaj, powiedzmy, jestem na samym dnie, jutro partia może mnie wynieść na sam szczyt i ode mnie zależy, kiedy z tego szczytu spadnę. Ale przecież nie tylko profesor Baberowski, Sołżenicyn, oddział chorych na raka, archipelag Gułag i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te książki, jak się czyta, można odnieść wrażenie, ludzie naprawdę wierzyli w system. No wie pan, Korea Północna jest pozostałością tego ustroju. W dzisiejszym świecie jest laboratorium totalitaryzmu i tam też wierzą. A jak obliczają organizacje międzynarodowe, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmarło z głodu jakieś 2 miliony ludzi. Nie wiem, na ile te rachunki są ścisłe. Ludność więc pomniejsza się wskutek przybywania ofiar głodu, a ludność wierzy. I sądzę, że no byłoby nie do wyobrażenia powiedzieć im, że jest inny świat. To jest tajemnica właśnie spreparowania charyzmy, szczelnej izolacji i jednego przesłania, jednego dyskursu ideologicznego, który organizuje społeczeństwo wokół władzy. Ja to tak sobie tłumaczę i wydaje mi się, że to daje się jakoś wbrew pozorom zrozumieć. Powiem też panu taką rzecz, że jestem człowiekiem, który daleki jest od jakiegoś rozczulania się nad tymi ofiarami zbrodni stalinowskich, ale mam teraz na myśli oczywiście funkcjonariuszy komunistycznych, oficerów armii i tak dalej. Owszem, oni ginęli, ale wcześniej sami zabijali. Patrzę na to z wielkim dystansem, jestem daleki od patrzenia tu z jakąś empatią. Ten, którego zamordowano w danym momencie, gdyby sam był przy władzy, czyniłby to samo. Taka jest prawda, jeśli już, to na empatię zasługują oczywiście niezliczone ofiary przynależące do różnych grup narodowościowych, społecznych, ludzkich, których skazano na śmierć jako wrogów obiektywnych. Polskich oficerów, jeńców wojennych, polską ludność eksterminowaną w tak zwanej operacji polskiej, przesiedlane narody jak Tatarzy krymscy czy Czeczeni i tak dalej. No oczywiście nie wolno zapomnieć ofiar kolektywizacji, ale
Jeśli komunista zamordował komunistę, patrzę na to z wielkim dystansem, to jest po prostu swoiste prawo historii, prawo zbrodni i przemocy. Prawo rewolucji. Prawo, tak, prawo rewolucji. Tak to się kończy, kiedy się podepcze wszelkie prawa ludzkie i przede wszystkim prawo naturalne. Tak to jest, tak to musi być chyba. Jak, panie profesorze, w związku z tym powinniśmy patrzeć na dziesiątki, setki, jeżeli nie tysiące opisów? Skoro skazali mi na 10 lat w gułagu, no to widocznie coś złego zrobiłem, należy mi się 10 lat. Skoro zostałem skazany na rozstrzelanie, no to wykonujcie wyrok, jestem złym człowiekiem. One są prawdziwe, czy to była raczej propaganda stalinowska, komunistyczna? Trudno mi na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, to mogło być różnie. Dodajmy, że 10 lat łagru jako wyrok, wyrok będący zamiennikiem kary śmierci, taki wyrok dostał znany dziennikarz żydowsko-polskiego pochodzenia, czyli Karol Radek, notabene w pewnym momencie oddelegowany do załagodzenia stosunków z Polską w 1932-1934 roku, ale to jest wyrok śmierci, tylko dawano go wtedy, gdy człowiek sądzony podjął z tak zwanym wymiarem sprawiedliwości sowieckim nieograniczoną współpracę, no, wydając rozmaitych ludzi, składając zeznania obciążające innych. Ale to był de facto wyrok śmierci i po takim wyroku nikt nie miał szans wyjść. W obozie 10 lat jest niemożliwe przeżyć w warunkach sowieckich. A co do tych wypowiedzi, no wie pan, na procesie pokazowym człowiek mówi, no, kierując się pragnieniem ocalenia życia, liczy na to, że wyrok będzie mu złagodzony w drodze jakiejś łaski. Byli tacy, którzy wierzyli w słuszność komunistycznych założeń, liczyli jednak na to, że kajając się publicznie w sposób upokarzający, i to jest chyba najstraszniejsze w ustroju komunistycznym, zapracują na jakiś łagodniejszy wyrok. Nie ma człowieka, który by się dopraszał śmierci, choć mamy oczywiście i takie przypadki w procesach pokazowych. Wydaje mi się, że najstraszniejsze w dyktaturze Stalina jest okrucieństwo do wewnątrz, czyli wobec swoich, że tak to wyrażę. No bo no co byśmy nie sądzili o straszliwej decyzji Hitlera o wymordowaniu Żydów, to jest decyzja postanowiona w ten sposób, że wskazuje się na śmierć wroga. Naród żydowski jest wytypowany w tej obłędnej ideologii jako wróg. Natomiast w przypadku sowieckim nie ma czegoś takiego, że tylko likwiduje się wroga obiektywnego, klasowego czy narodowego, a więc zabija się Kułaków albo Polaków. Nie. Nagrodą za służbę państwową bardzo często jest kara śmierci. Podam jeden przykład. No, Iwan Majski, dobrze znany z naszej historii Polski, sygnatariusz układu z generałem Sikorskim w 1941 roku, no, prawdopodobnie by nie ocalił głowy, gdyby dyktator nie padł, że tak powiem, 70 lat temu, bo powiązały go organa bezpieczeństwa z sprawą lekarzy kremlowskich i w ogóle z planowaną czystką mającą objąć ludzi pochodzenia żydowskiego i za długoletnią służbę, bardzo ofiarną, co tu dużo mówić, z punktu widzenia interesów sowieckich w Londynie. Nagrodą byłyby tortury i kula w łeb, ale szczęście dopisało, dyktator padł, jak już powiedziałem. To jest tylko jeden z przykładów. Kolejny przykład to przecież jakże zasłużony na frontach II wojny światowej, ponieważ nieograniczona ilość zasobu ludzkiego, ograniczona liczba kul III Rzeszy, marszałek Żukow. On również miał paść ofiarą kolejnej powojennej już czystki. Tak,
A nawet... Wierny przecież tutaj dowódca służący Stalinowi. Już nawet nie idei komunizmu, nie ZSRR, tylko właśnie Stalinowi. Zdecydowanie i nawet dodajmy, że i Beria był na liście. Jak wskazują różne poszlakowe informacje. A więc mamy tu do czynienia chyba z najbardziej represyjnym ustrojem, jaki w dziejach stworzył człowiek. I to jest fenomen chyba nie do pobicia. Ale, panie profesorze, bo to jest dla mnie naprawdę mocno zastanawiające. Myślę nad tym i nie rozumiem. Dlaczego Stalin likwidował również swoich najwierniejszych towarzyszy, najwierniejszych komunistów, ludzi, których oddelegowywał chociażby do brudnej roboty? Jagoda. Tłumaczy się, że potrzebował nowego człowieka jako szefa NKWD, żeby rozpętać falę terrorów. Idealnie do tego nadawał się krwawy karzeł, czyli Jeżow. Są różne szacunki. Jedni powiedzą, że wymordował 600 tysięcy obywateli ZSRR, inni, że 1,5 miliona. Widziałem szacunki mówiące o 10 milionach i tak dalej. Jeżow wykonuje krwawą robotę, zostaje zmieniony przez Berię. Przecież to są jego najwierniejsi żołnierze, najwierniejsi ludzie, którzy dadzą się za niego zabić, a on ich likwiduje. To jest, panie profesorze, właśnie dla mnie... Ja po prostu tego nie rozumiem. Likwiduje wiernych komunistów, tak? Swoich towarzyszy. To właśnie jest argument za tym, co już powiedziałem. Co do Jagody, ja bym nie lekceważył argumentu, że to był wielki zbrodniarz, ale na taką operację jak eliminację czołowych działaczy bolszewickich po wykonaniu już egzekucji na Kamieniewie Zinowiewie, on notabene ich aresztował osobiście, tu bym nie lekceważył tej informacji, tego przekazu, że chodziło o zastąpienie go mordercą fanatycznym i takim był Jeżow. Natomiast w przypadku Jeżowa, wie pan, istnieje poszlakowa informacja, której nie chciałbym rozwijać, ale to o tym się trochę pisze. Był to, zdaje się, człowiek, jak to się dzisiaj ładnie mówi, kochający inaczej. I Stalin uznał, że splamił tym partię i zasłużył na kulę w łeb. No, bez wątpienia dochodzi też motyw zatarcia śladów. Tak zginął ten morderca fanatyczny i przyszedł Beria, który zaprowadził pewną racjonalność. Dalej były robione jeszcze egzekucje. Beria był człowiekiem zupełnie umiarkowanym na tle morderców fanatycznych. I trzeba to powiedzieć, że w przypadku Berii no chyba nie będzie nadużyciem powiedzieć, iż to człowiek wprowadzający dużą dozę racjonalności i niezwykle przebiegłej, ale oczywiście w ramach modelu, w którym funkcjonował. No, historia mu nie dała możliwości pokazania, co potrafi, bo w 1953 skończył, jak skończył. O ile dołożył ręki do tego, aby dyktator zszedł z tego świata, to nic na tym nie wygrał. Tak jakby podpisał wyrok śmierci i na siebie. Notabene, szczerze mówiąc, o tym, że Stalin był zgładzony czy zamordowany, pisze się dużo w dzisiejszej Rosji, zwłaszcza ja w to jednak nie wierzę. Uważam, że najprawdopodobniej to chyba trzeba zamknąć w twierdzeniu, że z woli Berii nie świadczono mu żadnej pomocy medycznej w pierwszym okresie po wylewie. I to zadecydowało o śmierci, no bo Beria sobie zdawał sprawę, co będzie dalej, że nakręcana jest spirala kolejnej fazy wielkiego terroru. I dodajmy jeszcze jedną ważną rzecz, mianowicie Beria nadzorował z ramienia biura politycznego cały aparat bezpieczeństwa. I jeśli chodzi o służby ochrony dyktatora, wymienił ludzi na swoich tak dość niedługo przed wydarzeniami z 5 marca.
To też jest nie bez znaczenia. Oczywiście, ale chyba najlepszą odpowiedzią, jeżeli chodzi o śmierć Stalina, no cóż, jeżeli weźmiemy pod uwagę hektolitry wypitej wódki przez Stalina, kilogramy, jeżeli nie tony, zjedzonej podczas różnych libacji w Daczy w Kuncewie i nie tylko golonki, która przecież towarzyszowi się należała, no to po prostu w wieku 70 lat... No 74 albo 5, bo jeśli był tak, urodzony rok wcześniej niż figuruje w jego papierach, to byłoby to 75 prawie. Wie pan, należałoby jeszcze dodać o unikaniu jakiegokolwiek leczenia, bo ten człowiek stał się więźniem systemu, który sam stworzył, panicznie bojąc się, no, mówiąc dosadnie, wykończenia przez lekarzy. Nie ufał tutaj nikomu, Berii chyba też nie, a więc to ma swoje znaczenie. Dajmy jeszcze jedno. Na 19. zjeździe partii w 1952 roku widać go i zdradza on objawy człowieka, który nie jest w najlepszym stanie zdrowia. Tak na oko, ja nie jestem oczywiście żadnym lekarzem, nie mam żadnej kompetencji tutaj. Zjawisko nadciśnienia, takiego łapania powietrza, tam daje o sobie znać. To są momenty zarejestrowane kamerą. Także teza o zamordowaniu go, no, mnie nie przekonuje, aczkolwiek każde świadectwo źródłowe należy z należytą powagą przeanalizować. No to chyba obowiązek historyka. Tak. Ja, panie profesorze, tutaj chyba w tym miejscu pozwolę sobie zacytować jedne z ostatnich słów towarzysza Jagody, który przed śmiercią miał powiedzieć: powiedzcie towarzyszowi Stalinowi, że całe życie byłem w błędzie, Bóg musi istnieć, ponieważ towarzyszowi Stalinowi oddałem wszystko i co mnie spotkało, a Pan Bóg w swojej sprawiedliwości i mądrości ukarał mnie za to, za ten cały ogrom zła, jakiego dokonałem. Nie chcę tej Jagody oczywiście usprawiedliwiać ani nic, ale te słowa mogą o czymś świadczyć, prawda? Bo i nie warto, szczerze mówiąc, tak jak już powiedziałem, ten, którego zgładzono, sam zabijał, ile tylko było możliwe. To są fakty. Panie profesorze, pan powiedział o tym wątku, że tak powiem, homoseksualnym towarzysza Jeżowa. Ja tutaj pozwolę sobie postawić taką kontrowersyjną tezę, mianowicie, czy Stalin był przeciwnikiem nowinek rewolucyjnych wprowadzanych przez towarzysza Lenina? Mianowicie, no, u Lenina przecież była wolna miłość. U Lenina przecież Lenin zalegalizował w Związku Sowieckim aborcję, Stalin ją ograniczył. Nie chcę tutaj mówić, że to był dobry człowiek, a jakiś kontrrewolucjonista, bo przecież to wszystko było odpowiednio skalkulowane, że tak trzeba zrobić, tak? Po co się przeciwstawił właśnie temu, co Lenin wprowadził? Przecież był uczniem Lenina. Wie pan, rosyjski socjolog i historyk idei o nazwisku Timaszew opublikował za granicą, na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych w 1946 roku książkę zatytułowaną The Great Retreat, czyli Wielki Odwrót. No dajmy może, że to był doktorant, uczeń wcześniej w Piotrogrodzie, polskiego profesora prawa i socjologa Petra Życkiego. Otóż ten Timaszew tak prezentuje tam Stalina, jakby Stalin dokonał, przepraszam za wyrażenie, nadużycie wyrażenia dziś popularnego, swoistej rewolucji konserwatywnej w ramach bolszewizmu. No bo tak. Brzmi to strasznie, panie profesorze. Tak jest. Rewolucja, no zwłaszcza jeżeli ktoś nie rozumie za bardzo, o co tu chodzi, więc postaram się krótko powiedzieć. No choćby zracjonalizowano szkołę, mówiliśmy kiedyś o tym, ja przynajmniej wspominałem, przywrócono maturę, no bo matury nie było, zniesiono, gdyż ten obowiązek zdobycia tego cenzusu, bo to po prostu kategoryzuje ludzi, no i służy kapitalizmowi. Stalin sprzeciwiał się, przepraszam, wolnej miłości, którą wprowadził Lenin. Tak, mówił o potrzebie tworzenia rodziny i małżeństwa, które powinno być pod ochroną państwa. Nawrócił do wielkorosyjskich ideałów wychowania z użyciem
zastosowaniem ideologii nacjonalistycznej wielkorosyjskiej. Słynne słowa tego dyktatora, że kiedy Rosja była słaba, to bili ją wszyscy Turcy, Polacy, Austriacy, Niemcy, nawet Japończycy. A kiedy będzie silna, nikt się nie poważy nawet źle spojrzeć w jej kierunku. Doszło do przeprowadzenia całego szeregu reform trochę łagodzących utopijne oszcze komunizmu, ale to wszystko za cenę dokręcenia śruby w zakresie represyjności i rozdęcia do niebotycznych rozmiarów kultu tego czynnika najwyższego, no, którym wiadomo, kto był. Ten kult osiągnął rozmiary no, już niewyobrażalne i nieznane w historii, ale trzeba powiedzieć, że obserwujący z oddali zagranicy to wszystko Trocki, gorący zwolennik tego zaaplikowania utopii, ile się tylko da, patrzył na to z wielkim negatywnym poruszeniem. Zresztą stworzył książkę, jak pan pewnie kojarzy, Zdradzona rewolucja. No i krótko mówiąc, tak, podzielam ten pogląd, aczkolwiek nie podpisuję się pod wszystkimi tezami profesora Timaszewa. Warto o tym jednak też wiedzieć, że i takie spojrzenie istnieje. Kult zbrodniarza miał właściwie zastąpić jakąkolwiek formę obiektywnej ideologii. Marksizm to ja, powiedział ponoć Stalin. Jest taka opowieść, która zdaje się prawdziwa. Mianowicie profesorowie w Leningradzie na jakiejś konferencji atakują carat. Jaki car był zły, jaki zbrodniarz, jaki barbarzyńca, jaki był ucisk, jak ciemiężono ludzi pracy. A wtedy wstaje jakiś taki młody człowiek, pewnie z ambicjami dojścia do wpływów i odczytuje pismo, które dostał od Stalina, gdzie Stalin mówi, że owszem, carat był zły, ale nie wolno krytykować bez umiaru, bo carat stworzył silną władzę, a na tym bazuje komunizm. Gdyby nie stworzył carat wielkiego państwa, nie byłoby na czym budować. Tamci wtedy zamilkli i, przepraszam za wyrażenie, zaczęli po kolei odszczekiwać tamte hasła publicznie, co wyglądało przerażająco i upokarzająco dla nich. A więc to jest przykład, kiedy słowo dyktatora przecina wszelkie wątpliwości i w pełni pozwala powiedzieć: marksizm to ja. Tak, marksizm to ja, oczywiście. Panie profesorze, Stalin otwiera cerkwie zamknięte przez Lenina. Tak. I wielu historyków podkreśla, że to był jeden z decydujących momentów podczas operacji Barbarossa, ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki. Otwarcie cerkwi w jakiś sposób zmobilizowało ludność rosyjską do walki z Niemcami. Wie pan, no tutaj powiem tylko trochę, bo to jest temat chyba na osobną rozmowę. To ja, panie profesorze, zapytam, przepraszam, że wchodzę w zdanie. Stalin chciał wrócić do, że tak powiem, podstawy cywilizacji, którą reprezentuje Rosja, Związek Sowiecki, czyli cerkiew musi być, no nie ma władzy bez cerkwi, tak? Nie ma cerkwi bez władzy. Cerkiew jest niezbędnym elementem władzy. Wie pan, nie wiem. Ja bym tego tak nie powiedział. Natomiast ustosunkowanie tego zbrodniarza do religii w ogóle i do cerkwi zwłaszcza jest pragmatyczne. Absolutnie nie wolno tym stwierdzeniem ująć, czy raczej tego stwierdzenia odnieść do kościoła katolickiego, który miał zniknąć. Księży katolickich należy zabić jako agentów obcego państwa. Koniec, kropka. Kto nie uciekł za granicę zawczasu? I to wszystko. Natomiast co do cerkwi, cerkiew należy przejąć pod kontrolę państwa, obsadzić agentami i sprowadzić tylko doświadczenia przez nią ludności ceremonii liturgicznych. Cerkiew nie może niczego nauczać, a w każdym razie nie jest znane nic takiego, aby na to ktokolwiek w Związku Sowieckim zamierzał pozwolić. Dodajmy, że cerkiew w ogóle nauczania społecznego to chyba nigdy
nie prowadziła. To jest bardzo specyficzny odłam chrześcijaństwa. To jest też temat na inne rozważania. Jeszcze raz podkreślam, jakkolwiek to nie zabrzmi, do zapewnego pragmatyzmu u tego zbrodniarza, o którym rozmawiamy, podejściu do religii i kościoła prawosławnego jest znaczna. Proszę zważyć, że w roku 45 bądź 6 udzielał on pouczeń Bierutowi, jak należy walczyć w Polsce z Kościołem. I padły tam niezwykle doniosłe słowa i niezwykle aktualne na dzisiaj. Kościoła nie pokonacie, kiedy będzie zwarty, trzeba go najpierw wewnętrznie podzielić. Ci, którzy dzisiaj rządzą Kościołem katolickim i podzielili go wewnętrznie, w ten sposób, że jeden kardynał, kardynał Iksiński, mówi całkowicie inne rzeczy, jak pastor ewangelicki, a kardynał Kowalski mówi tak, jak powinien mówić katolik, to ci właściwie nolens volens, nie wiedząc, że tak Stalin pragnął, to zrealizowali. I to jest przerażające dla mnie, ale tak Stalin poucza Bolesława Bieruta. Podzielcie Kościół, wtedy zwycięży się go. No jakże to były prorocze słowa, panie profesorze. Tak, i dodajmy jeszcze, że cerkiew z hierarchią skomponowaną z agentów nie stanowi zagrożenia już. Natomiast jest jeszcze duch religijności, przyrodzony, naturalny, można by powiedzieć, i on daje znak w walce z Niemcami. No pamiętajmy o realiach tego, co oni nazywają Wielką Wojną Ojczyźnianą. I Stalin odwołuje się do cerkwi, przywraca patriarchat zniesiony przez Piotra Wielkiego, potem wznowiony na krótko zarządu tymczasowego. Tak, rzeczywiście to jest bardzo interesujący przykład właśnie takiego specyficznego pragmatyzmu zbrodniarza, który nie ma żadnych skrupułów, natomiast jest niezwykle pomysłowy w sprawowaniu władzy. Dodam jeszcze jeden przykład, mianowicie w swoich wspomnieniach, które kiedyś kupiłem w Moskwie, a nie były one tłumaczone, przepraszam, na polski, pióra jakże zasłużonego dla Sowietów ministra spraw zagranicznych Gromyki, znajdujemy opowieść, iż kiedy wysyłał go w 1944 roku do Stanów Zjednoczonych Stalin w roli ambasadora, zalecił mu, żeby lepiej jeszcze opanować sztukę argumentacji po angielsku, pochodził trochę po zborach protestanckich w Waszyngtonie i posłuchał kaznodziejów, bo kaznodzieje z wielką siłą przekonania, tak wtedy przynajmniej było, bo teraz ja nie wiem jak jest, nauczają tego, co mają nauczać, żeby tego sobie posłuchał. Gromyko tego nie wziął na serio, uważał, że to być może jest prowokacyjne, żeby go wybadać, czy czasami nie jest człowiekiem religijnym w ukryciu. To też pokazuje ten pragmatyzm. Oczywiście, panie profesorze, szanowni państwo, ja chciałem przeprosić, myśleliśmy, że wszystkie hałasy, które tutaj słychać naokoło, ustaną, ale niestety jakiś remont trwa, stąd te zakłócenia. Bardzo serdecznie za nie przepraszamy. Mamy nadzieję, że to przedostatni raz. Panie profesorze, przechodząc jeszcze do następnej kwestii. Mianowicie, ja tutaj powiedziałem, że większość ludzi, która była w Związku Sowieckim, ludzi Zachodu, która tam przebywała, patrzyła na ten brud, na tą biedę. Nie wszyscy przecież trafili do wioski Patiomkinowskiej albo na cztery wyznaczone ulice Moskwy, gdzie był przepych, blichtr i tak dalej, i tak dalej. No to oni mówili, no bida, ale wzruszali ramiona. Czy świat wiedział, co się dzieje w Związku Sowieckim? Czy świat wiedział o terrorze, jaki tam został zaprowadzony przez towarzysza Stalina? A jeżeli wiedział, to dlaczego nie zareagował tak chociażby, jak teraz reaguje, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie? Przecież nie ma, może nie tyle dnia, co tygodnia, żeby na Rosję, na Rosjan, na rosyjskich oligarchów, na samego Putina nie były nakładane kolejne sankcje. Wtedy jakoś szukałem informacji na ten temat i
jakoś nikt nie chciał nakładać sankcji, tylko, nie wiem, handlować ze Związkiem Sowieckim, kupować od nich zboże, kupować od nich węgiel, kupować od Związku Sowieckiego metale. Wie pan, no na drugą część pytania odpowiedź jest stosunkowo łatwa. Wszelkie szanse takowych sankcji wymagałyby jedności Zachodu. Na to liczyć nie było można, choćby dlatego, że ówczesne Stany Zjednoczone zdecydowały się pod koniec 1933 roku decyzją Roosevelta wspierać Związek Sowiecki, udzielać mu technologii, wejść w obrót gospodarczy, wywalczywszy przy stole negocjacji jedno zobowiązanie, że nie będzie w Stanach Zjednoczonych tworzona partia komunistyczna pod kierownictwem instruowana przez Komintern. Tego Roosevelt nie chciał i tutaj sobie zastrzegł to. A tak to szans na jedność Zachodu nie była, szansy na jedność, prawda, Zachodu nie było. A druga rzecz, druga część odpowiedzi na to pytanie to jest kwestia taka, że w samym środku Europy powstaje Trzecia Rzesza i ogromna część ludzi nie będących komunistami, bo można lubić Churchilla albo i nie, można być wielkim fanem tego męża stanu albo i nie, ale przecież komunista to nie był i to Churchill był orędownikiem wszczęcia jeszcze w 1935 roku rokowań trójstronnych Paryż, Londyn, Moskwa, przeciwko, aby stworzyć układ sojuszniczy przeciwko Niemcom. Nie zadawał sobie trudu odpowiedzi na pytanie, że to jest wizja utopijna, bo Związek Sowiecki za nikogo kasztanu z ognia wyciągać nie chce, co zresztą Stalin powiedział na 18. zjeździe 10 marca w 1939 roku. Ale ja to podaję jako przykład nastrojów na Zachodzie. No a proszę Państwa, jako pierwszą część pytania pana redaktora, tu no nie da się inaczej odpowiedzieć. Tak, Zachód wiedział. Dużo wiedział. Pisano. Oczywiście, że tak. Byli oczywiście wynajęci kłamcy, tacy jak Walter Duranty, dziennikarz amerykański, opowiadający w czasie Wielkiego Głodu na Ukrainie, że tam jest jedzenia pod dostatkiem dla każdego, kto chce pracować. To jest niestety też prawda. Ale tu, wie pan, działał mechanizm racjonalizacyjny i jeszcze dochodził podział polityczny. O co mam na myśli? Mechanizm racjonalizacyjny był taki, że mówiono tak, cóż, być może proces kolektywizacji jest okrutny, ale powstanie wcześniej czy później i tak lepszy świat. Będą fabryki i rosyjski chłop przekształci się tam w robotnika i jego położenie się polepszy. A podział polityczny był taki, z kolei na Zachodzie oczywiście, że rzutował swoje oddziaływanie na ocenę dopływających stamtąd informacji. Mianowicie tu by należało powiedzieć, że najbardziej konserwatyści zachowywali racjonalne podejście i nie chodzi mi tylko o konserwatystów katolickich na przykład, ale także takich konserwatystów, których u władzy wtedy spotkamy przecież, jak choćby premier brytyjski Chamberlain, który udzielił nam gwarancji bez pokrycia w 1939 roku. Więc on na przykład uznał, że to, co się w Związku Sowieckim dzieje, skreśla to państwo właściwie zupełnie z listy kandydatów na partnera w czymkolwiek, a siły zbrojne zostaje własnymi rękami rozsadzone. I to jest katastrofa tego państwa. Ale kiedy nadszedł pamiętny rok 1939, jak wiemy, ja o tym wielokrotnie pisałem i mówiłem, to Chamberlain poczuł się przymuszony, żeby uchwalić na Radzie Ministrów w Londynie decyzję o potrzebie rokowań z Sowietami. A więc nawet ktoś taki, kto nie ufał Sowietom, zmuszony był zaakceptować koncepcję sojuszu z ZSRR, a to tylko po to, żeby odstraszyć Niemcy, co skądinąd było taktyką błędną, moim zdaniem oczywiście nierealistyczną. Panie profesorze, dlaczego
przepraszam, współczesna Rosja, Rosja Władimira Putina tak chętnie odwołuje się do towarzysza Stalina. Podam tutaj jeden przykład. Człowiek bodajże o nazwisku Zinowiew, ten, który wymyślił pojęcie homo sowieticus kilkanaście lat temu, przeprowadzał z nim wywiad polski dziennikarz Filip Memches. No i oczywiście poruszono tam kwestię, że Stalin to gułag i to wielki terror, a Zinowiew odpowiada, zaraz, zaraz. Wy tylko na Zachodzie o tym pamiętacie, że tam trochę ludzi faktycznie zginęło, ale... Przemysł rozkwitał, rolnictwo rozkwitało, mieliśmy największą armię na świecie, to my pokonaliśmy Hitlera, a wy tutaj mieliśmy bombę nuklearną, cały świat się nas bał, a wy tutaj tylko o tych gułagach mówicie. To był najpiękniejszy okres, mimo że wymyśliłem pojęcie homo sowieticus, to był najpiękniejszy okres w dziejach Związku Sowieckiego. Wszyscy się nas bali. I odnoszę wrażenie, że to, tak jak powiedziałem, ta wypowiedź była padła kilkanaście lat temu, ona, że tak powiem, cały czas procentuje coraz więcej osób. W to wierzę, nie tylko w Rosji, ale widzę, że również na Zachodzie. Wie pan, no, odpowiedź jest stosunkowo prosta, myślę. Zacznę jednak może od takiego jeszcze jednego odwołania. Kiedy 70 lat temu media światowe doniosły o śmierci sowieckiego dyktatora, Radio Wolna Europa, to znaczy Sekcja Polska, przeprowadziła wywiad z byłym polskim ambasadorem w Moskwie, tym, któremu nieszczęśliwy los nakazał być tam 17 września 1939 i odbierać od wicekomisarza Potiomkina to słynne pismo, że państwo polskie przestało istnieć, że go nie ma, a Armia Czerwona bierze w opiekę uciskane narody i wkracza do Polski. Czyli mam na myśli oczywiście Wacława Grzybowskiego, o którym napisałem kiedyś książkę. Więc Grzybowski powiedział na pytanie, odpowiedział na pytanie, co znaczy śmierć tego człowieka, jednym zdaniem. Zostaje po nim państwo, które jest jednym gigantycznym więzieniem. I zostają stosy złog ludzkich. No otóż ta wypowiedź, choć moim zdaniem doskonała, nie uwzględnia jeszcze tego, co pisze w tej książce tutaj leżącej przed nami profesor Baberowski, zostaje jeszcze wspomnienie wielkości. No bo rzeczywiście imponujące są dokonania tego zbrodniarza w wyniku wygrania tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a w połączeniu z ustępstwami mocarstw zachodnich doszło rzeczywiście do ustanowienia strefy wpływów, o czym doskonale wiadomo, także kurtyna żelazna rozciągała się od Szczecina po Adriatyk. I tu chciałem powiedzieć rzecz, o której może warto dodać, jakoś tego się nie mówi. Moim zdaniem Rosja, a potem Związek Sowiecki, nie zanotowały nigdy imponującego zwycięstwa, idąc przeciwko Zachodowi. No weźmy wojnę uwieńczoną wkroczeniem armii rosyjskiej pod carem Aleksandrem I do Paryża w 1814. No Rosja idzie w koalicji przeciwko napoleońskiej Francji. Ale w wojnie krymskiej, kiedy Zachód się jednoczy, Francja i Wielka Brytania razem idą, Rosja ponosi dotkliwą klęskę. W czasie I wojny światowej, gdyby Rosja nie pogrążyła się w 1917 roku w katastrofalnej rewolucji wewnętrznej, najpierw lutowej, która spowodowała chaos, a potem wiadomej, tej drugiej, sowieckiej, no to na konferencji pokojowej jako aliant mocarstw zachodnich, niezależnie od wszystkiego, należałaby do czynników mających istotny głos w urządzaniu pokoju i my Polacy byśmy za to musieli zapłacić wysoką cenę. To nie ulega wątpliwości. Dodajmy jeszcze, że mocarstwa zachodnie, aby przeciągnąć Rosję na swoją stronę w tym znaczeniu, żeby udaremnić próby separatystycznego pokoju z Niemcami, obiecały Rosji w 1914, 15 i 16 roku nawet Konstantynopol. Dodajmy jeszcze Konstantynopol. To potem było publikowane. No i Wielka Wojna Ojczyźniana. Ja jestem jak najdalszy od twierdzenia, że to geniusz Stalina zadecydował,
Rosja idzie w koalicji z Zachodem i tę wojnę wygrywa, a jej głównym aportem w to zwycięstwo jest człowiek, czyli bezlitosny szafunek krwią ludzką. Własnego człowieka, no bo temu zbrodniarzowi przecież nie chodziło. Nie chodziło nigdy o człowieka. Ale to jest tylko wywód, który chcę podsumować jeszcze dwoma zdaniami, mianowicie po latach tak to wygląda, jakby no właściwie uciekł z pola widzenia ten moment sojuszu z Zachodem. No Rosja dzisiaj idzie przeciwko Zachodowi i na razie nie wygrywa, tak szczerze mówiąc. No ale przez lata szła w sojuszu z Zachodem. Szła. Barack Obama przecież robił sobie zdjęcia z Władimirem Putinem. No tak, a to był sojusz dyplomatyczny. Ja miałem na myśli wojnę. W każdym razie no, po latach zostaje dla Rosjan, tak jak pisze Babarowski, wielkie jakieś takie miłe uchu wspomnienie wielkości państwa, urządzania losów świata w Jałcie. Jałta jest symbolem dla nas zdrady i klęski, o czym doskonale wiemy, no bo postanowienia jałtańskie, o których niektórzy dzisiaj lewicowi historycy mówią, że w sumie takie były niewinne, tak naprawdę gotują nam smutny los, o czym dobrze wiadomo. No a dla Rosji to jest fenomenalny pokaz roli ich państwa rosyjskiego, bo za takie uważają ZSRR, w urządzaniu pokoju światowego z pozycji siły i to powoduje, że tęsknota za zbrodniarzem nie gaśnie i chyba nie zgaśnie szybko, chyba że dojdzie w Rosji do takich przeobrażeń wewnętrznych, które wypalą definitywnie tę tęsknotę. O ile to można by założyć, to tak się może stać, ale ja w to... Ale jak to brać pod uwagę, skoro tylko w tym roku powstało co najmniej kilka pomników Stalina? No tak, ale to dlatego, że trzyma się reżim, który rozpoczął wyjątkowo brudną wojnę 24 lutego ubiegłego roku. Reżim się trzyma, tylko że tak jak nie było protestów w czasie stalinizmu, tak nie ma protestów teraz. Nie ma. To też o czym świadczy. A jeżeli są to marginalne, tak. Tak, i to też o czym świadczy, to jest też bardzo i doniosłe, bo powstaje pytanie dlaczego. Homo sovieticus wiecznie żywy, niestety. No wie pan, Homo sovieticus był chyba mocniejszy za czasów Gorbaczowa niż dzisiaj, a wojna w Afganistanie stała się katalizatorem poważnych przeobrażeń wewnętrznych i była jednym z asumptów uruchomienia pierestrojki z wszystkimi później konsekwencjami niezamierzonymi przez Gorbaczowa. Mnie się wydaje, że szczelny monopol informacyjny, ogłupiająca propaganda też ma swoje znaczenie, ale zapewne wszystkiego nie tłumaczy. Zapewne wszystkiego nie tłumaczy. Jest pragnienie u Rosjan, moim zdaniem autentyczne, odwetu za te wszystkie krzywdy, które im rzekomo wyrządziła historia, zwłaszcza po roku 91. A więc za te czasy słabości, kiedy, no, jakby to powiedzieć, Rosja traciła zdobyte wcześniej pozycje. Utrzymanie tego, co Stalin zdobył, się nie powiodło. To jest bardzo dla nas optymistyczna lekcja przeszłości. Tak ja to widzę. A co panie profesorze z rosyjskim syndromem oblężonej twierdzy, który co by nie było jest faktem. Rosjanie bardzo wielu uważa, że tutaj no my jesteśmy przeciw unikatowi, to nas Zachód chce zniszczyć. To my jesteśmy tak jak byliśmy za Iwana Groźnego III Rzymem, tak jak byliśmy ostatnimi obrońcami słowiańszczyzny, tak podczas wojny na Ukrainie, przepraszam, za Stalina to my uratowaliśmy świat i Europę przed Hitlerem, tak teraz to my jesteśmy tutaj, słuchając chociażby kazań patriarchy Cyryla, to my jesteśmy ostatnim bastionem prawdziwego chrześcijaństwa, to my ocalimy chrześcijaństwo. No i syndrom oblężonej twierdzy, rosyjski mesjanizm. Co z tym, panie profesorze? To są jednak poważne zagrożenia i... To jest nic nowego. To wróciło... No tak, panie profesorze, tylko to działa przez stulecia. Cały czas. Właśnie to chcę powiedzieć, że to wróciło jako echo rosyjskiego dziedzictwa, autokracji i polityki zaborczej. Antyzachodniość jest elementem konstytutywnym, zwalczanie katolicyzmu, chrześcijaństwa katolickiego, traktowanie go jako wroga śmiertelnego,
No i teraz przeczytać Biesy Dostojewskiego, prawda? Tak, i teraz oczywiście dochodzi jeszcze kwestia motywów antyliberalnych, które są wyraźne w propagandzie rosyjskiej. No i bazują oczywiście one na, co tu dużo mówić, niekiedy prawdziwych konstatacjach o rozkładzie cywilizacji zachodniej, które przecież widzimy. No ale to nie może nam przesłonić tej prawdy, że żadnego światła ze wschodu nie ma i nie będzie. Ze wschodu idzie raczej kłamstwo i śmierć. Ja inaczej tego powiedzieć nie mogę, a już na pewno KGB niczego nie wnosi. Niczego nie może pozytywnego dać. Rosjanie, wie pan, szczycą się słusznie wielką literaturą, wielką muzyką. To chyba jasne, każdy to wie. Zaraz przecinają dyskusję stwierdzeniem, że nie da się usunąć z intelektualnej historii świata Tolstoja i tak dalej, czy Szostakowicza, Strawińskiego i tak dalej. Czajkowskiego i tak dalej. Ale kiedy odwołamy się do niezwykle zgrabnego i trafnego sformułowania Feliksa Konecznego, że cywilizacja jest metodą urządzania życia zbiorowego, to ja ze strony Rosji niczego pozytywnego nie widzę. Jakie Rosja może nam przynieść wartości w urządzaniu życia zbiorowego? Nie wiem, podsłuchy, inwigilacja. Skrytobójstwo. Skrytobójstwo. Bo to jest właśnie, panie profesorze, to też jest fenomenalne. Szafunek życiem ludzkim, im dalej na wschód życie ludzkie coraz bardziej tanie. Więc krótko mówiąc, ja nie widzę tego. Świat wiedział o tym, co się dzieje w Rosji Putina, o mordowaniu dziennikarzy, o mordowaniu opozycjonistów, na miłość boską, Litwinienko. Mordercy wysłani do Wielkiej Brytanii, żeby zlikwidować tego człowieka. Świat o tym wiedział do czasu wojny na Ukrainie. Wszyscy chcieli robić z Rosją interesy i jakieś sojusze tutaj właśnie dyplomatyczne, ropa, gaz, węgiel, zboże i tak dalej zawierać. Tak, no dlatego dzisiejsza postawa... Wypisz, że maluj przecież stalinizm. Tak jest. Dlatego dzisiejsza postawa Zachodu przy walnej roli Stanów Zjednoczonych no jest cenna i należy tylko zastanawiać się, jak długo to potrwa, jak długo to jeszcze można widzieć, że tak będzie, że to się nie zmieni, że nie dojdzie do jakiegoś przewrotu po stronie Zachodu, który pozwoli Rosji osiągnąć cel i odzyskać możliwości, które już w dyplomacji wielokrotnie próbowała. Tak jest, panie profesorze. Tutaj niestety musimy postawić kropkę, mimo że mam jeszcze do pana bardzo wiele pytań, chociażby o publikacje, jakie w ostatnim czasie ukazują się również w Polsce, o pakcie Piłsudski-Stalin i tak dalej, i tak dalej. Ale już tego tematu nie będziemy poruszać, bo o tym, panie profesorze, mam nadzieję, że w przyszłości... On niczego nie wnosi. Ja myślę jednak, że warto rozmawiać, panie profesorze. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Przepraszam za to, co się tutaj dzisiaj działo, ale remonty w innych pomieszczeniach w naszej kamienicy, no cóż, nie mamy na nie wpływu. Wierzymy we własność i prywatne mieszkanie. Każdy może sobie remontować, kiedy chce. Szanowni państwo, jeszcze raz serdecznie polecam wydawnictwo Pruszyński Iska Stalin, autorstwa Jerga Baberowskiego, tak jest. Serdecznie polecam, doskonała lektura, jak i cała seria Oblicza Zła, Stalin, Hitler, Pol Pot, Ceausescu, Mao Zedong i tak dalej. Warto zakupić, warto przeczytać. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję, Bóg zapłaci.